Dzień dobry. Informuję, że teraz nie wiem, przez tydzień, albo może trochę dłużej, nie będzie raczej filmów na kanale. Dlatego, że właśnie dojeżdża do Stępina wesoły autobus z 6 osób, z czego 4 nieletnie. Więc będzie tutaj cyrk na kółkach i nie będę w stanie się skupić na nagrywaniu filmów ani znaleźć na to czasu. Na komputer czekam. Są jakieś problemy z płatnościami, to już nie jest moja wina, tylko banku. Jak przyjdziesz ten komputer i skończysz robić pudełko bezcieniowe, do którego kupiłam żarówki fotograficzne, to kanał fundacji zacznie się trochę zmieniać. Zacznie się złagadzać. Złagadzać. Jeżeli więc jesteś osobą, która lubiła po pierwsze te bardziej hardkorowe treści typu Wariatka Zwariowana, po drugie te bardziej skomplikowane treści typu Ancient Lake, jeśli czekasz na film o kompleksie Edypa, jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego miałeś potrzebę chlastania się i chcesz się dowiedzieć tego naprawdę głęboko, to cię zapraszam na drugi kanał. On też jest fundacyjny, ale nie jest markowany fundacją. Nazywa się Disintegration of the Systems of Illusion. I tam są bardziej hardkorowe filmy z napisami po angielsku, zmontowane, bardziej takie artystyczne. Teraz tutaj wklejam wam dwie reklamy tamtego kanału. To, co Sofokles opowiedział w Królu Edypie, opowiedział później Jim Morrison w The End. Nic się nie zmieniło i nigdy nic się nie zmieni. Chodzi o to, byś zrozumiał, że w twoich żyłach płynie krew sprzymierzeńca Tiamat. W twoich żyłach płynie krew odżywiona jabłkiem z raju. Nie musi być potępienia w fakcie, że jesteś istotą grzeszną. To po prostu zależy, czy ty chcesz się samobiczować, czy chcesz mieć postawę ofiary, czy chcesz żyć pełnią. Jeśli chcesz żyć pełnią, przyjmij do wiadomości, że masz w sobie dziwkę, narkomana i mordercę. Masz w sobie chaos, masz w sobie mrok, masz w sobie potwory, demony, masz w sobie diamat, masz w sobie Lucyfera, Belzebuba, Chrystusa i Buddha. Każdy z nas ma bezdenną celebrację blizny, czyli postawę ofiary, i robi z tego sakrum, robi z tego coś świętego. Katarzis, oczyszczenie, jest procesem integracji mrocznej strony. A to jest grobowiec. No emergency room in this tomb. Bo to są właśnie Saturnalia. Budzisz się z kacem. Dobrymi, przyzwoitymi, wrażliwymi ludźmi. To prawdopodobnie do was też taki baran prędzej czy później się dojebie. Pomóż mi, mam kłopoty. Pomóż mi, chcę rzucić na łuk. Pomóż mi, nie radzę sobie ze swoim życiem. Jestem samotny, jestem bezradny, jestem biedny, mam tylko ciebie. No i jeśli jesteś osobą przyzwoitą i wrażliwą, to słuchasz. Słuchasz i odpowiadasz. Zazwyczaj konstruktywnie. Dobrze, dobrze, ale... Ale nie mam siły, dobrze, dobrze, ale później, dobrze, dobrze, ja bardzo chcę, ale w tym momencie jestem w zbyt złej formie. Głupie, kurwa, pierdolenie. Nie macie obowiązku słuchać głupiego pierdolenia. Dobry człowiek to pozwala na siebie rzykać. Tak uczy nasza kultura. Ja to robię tak.
ponieważ jestem dobrą osobą. Mówisz to, robisz to. Wiesz co? Znowu głupio pierdolisz. Powiedz mi lepiej o czymś ciekawym. Na przykład o tym, jak to jest podjąć decyzję o tym, że przegrywasz swoje życie. Powiedz mi, czym jest prawdziwy nihilizm. O tym mi opowiedz. O pustce. O bezsensie. Wariatkę kutę zwariowano. Fundacja Przemoc, tak. Odważnych nihilistów, którzy się decydują skończyć w rowie, jest niewielu. Bądź jak Bukowski. Bądź kimś. W byciu nikim. A na koniec tego filmu będziecie mieli przekierowanie na tamten kanał i w informacjach, w karcie informacyjnej tu na górze, czy tu na górze, nie wiem, też macie link do tamtego kanału. I te filmy się nie będą powielały. Na razie są tam, jest tam przeniesione kilka filmów stąd. One stąd znikną. I dalej już kanały się nie będą powielać. Więc jeżeli lubisz całokształt tego, co do ciebie mówię i rozumiesz całokształt tego, co do ciebie mówię, to myślę, że chcesz subskrybować również tamten kanał. Dlatego, że ten będzie taki trochę bardziej pod strzechę. Raczej nie będę przeklinała. Filmy być może będą trochę krótsze. Kadr nie będzie się trząsł. Nie będę się bawiła w tym czasie młotkiem. Nie będę w czasie mówienia wierciła dziur w ścianach. Nie będę pokazywała prawdopodobnie kocich odbytów, przynajmniej nie za dużo. Więc tak naprawdę ten kanał dużo straci. Natomiast prawdopodobnie fundacja przez to zyska. Przez to, że ten kanał, ten fundacyjny, dużo straci moim zdaniem najlepsze rzeczy poza merytoryczną treścią, to tam na Disintegration będzie tego więcej. Bo to już będzie po prostu moja czysta, niczym nieskrępowana ekspresja. Tak więc zapraszam do subskrypcji. Tym bardziej, że no cóż, dopiero po tysiaku subskrypcji kanał może wejść do AdSense'a i cokolwiek zarabiać. A na razie jest tam subskrypcji 19, także liczę na to, że klikniecie i tam. Szarą eminencją tego projektu, a więc tłumaczem, nieocenioną pomocą w grzebaniu w bibliografii, poprawianiu moich błędów i uściślaniu tematu jest Remigiusz Wróbel, któremu serdecznie dziękuję i polecam jako tłumacza.